Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj przychodzę z taką częścią drugą. Jakby chcę tu wspomnieć takie propozycje prezentu, które warto właśnie kupić dla swoich znajomych, dla swoich bliskich, dla kobiety, które są tylko i wyłącznie o danej porze roku, czyli kupujemy je przed świętami. Także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek jest trochę bardziej makijażowy i prezentowy, ale mam nadzieję, że chętnie go obejrzycie i zostaniecie ze mną. Taka pora roku, zima, ale też piękne święta przed nami. No i przychodzimy tutaj z taką refleksją, co kupić swoim znajomym, co kupić na przykład swoim bliskim. No, tych prezentów jest dużo, oczywiście zbliża się, słuchajcie, Black Friday, więc generalnie będzie w czym wybierać, zawsze są super, super oferty. No i czasem mamy dylemat, co warto wybrać. Ja Wam dzisiaj przedstawię taką propozycję, którą ja uważam, że warto zakupić. Znajduje się w nim kilka propozycji, a mianowicie ja już się właśnie o niego opieram. A mianowicie, słuchajcie, to jest Estee Lauder Blockbuster, który jest co roku, już sobie to otworzę, co roku właśnie reklamowany wszędzie i kiedy pójdziecie do kanteru Estee Lauder, no to od razu on się gdzieś rzuca w oczy, bo jest to taka propozycja nie do orzeczenia. Oczywiście zawsze jest jakiś qualifier, czyli musicie spełnić pewne warunki, żeby ten jakby prezent czy dla siebie, czy dla kogoś innego dostać. A mianowicie jest to, qualifier jest taki, że musicie kupić coś z Estee Lauder za 45 funtów. Ja nie wiem, jaki jest ten przelicznik w Polsce, słuchajcie. I dostajecie ten prezent, mianowicie jest to taki dodatkowy zakup za 69 funtów zamiast 302. I już Wam powiem, co tam. Tam są, w środku jest 5 full size favorites, czyli takich ikonicznych, właśnie specjalnych bestsellerów, które Estee Lauder zawsze wszędzie reklamuje i które są bardzo chętnie kupowane, no ale też są takie rarytaski limitowane na świat. Jeżeli ja Wam powiem tak, ja mam dużo klientów, którzy, zwłaszcza mężczyzn, którzy nie wiedzą, co kupić i generalnie jest ciężko wybrać, bo nie zawsze dobrze znamy osoby, albo wiadomo, mężczyźni, jeśli chodzi o kupowanie dla kobiet, różne grzechy popełniają i czasem kupią a to czerwoną pomadkę, a to właśnie lakier czerwony, bo chcą, żeby one były takie sexy. No ale niekoniecznie my chcemy właśnie takie kolory. No a taki zestaw, jak jest tutaj w pięknej tej walizeczce z Estee Lauder, a jest z czego wybierać i zazwyczaj klienci nie mogą się doczekać, co właśnie w danym roku Estee Lauder dorzuci tu do zakupów. No i słuchajcie, ja postanowiłam nagrać taki odcinek, w związku z tym, że ja się tym zajmuję na co dzień, czyli jestem w tej perfumerii, widzę, jak wybierają te prezenty i co jest warte właściwie po polecenia, no a pracuję tutaj też dla Estee Lauder, nie jest to nic sponsorowanego, słuchajcie, no ale chciałabym Wam właśnie przedstawić. To już otwieram tą magiczną, właśnie tak wyglądającą walizeczkę i już Wam przedstawię, co jest w środku. A mianowicie w środku mamy tutaj coś takiego Indulge Gift to Delight, czyli pokazuje, jaki look możecie stworzyć z danych kosmetyków, jak wyglądać i co używać i jak używać. Oczywiście zawsze konsultantka też jakby przeprowadza Was przez ten świat w środku i już Wam pokazuję, co jest w tym roku właśnie w środku. Jak widzicie, oczywiście niezawodny Advanced Night Repair. Jest w małej pojemności. Jest też nasz bestsellerowy krem Revitalizing Supreme do twarzy, który jest chyba 15 ml, jak pamiętam. Mniejsza taka miniatura pod oczy. No i piękne tu rzeczy. To jest też full size ulubiony do bardzo delikatnego demakijażu. Właściwie nie delikatnego demakijażu, ale do delikatnej skóry oczu.
i ust Makeup Remover. Macie też sam czas Extreme, bardzo popularną maskarę. No i oczywiście te, słuchajcie, rarytaski, które zdarzają się tylko i wyłącznie raz w roku na limitowankę, takiej limitowance na święta. Już Wam zaraz pokażę. Ja mam na ustach właśnie jedną z tych pomadek i błyszczyków, czyli widzicie, jest takiej czerwieni, czyli to, co najbardziej mężczyźni chcą nam kupować. Dziwne, ale prawdziwe. No i już Wam pokazuję, jeżeli uda mi się szybko, bo bardzo ciężko wyjąć z tego pokoju to, co jest. Czyli pierwsza jest to w kolorze bardzo popularna Karnal. Taka piękna pomadeczka, słuchajcie. Tak to wygląda. Następnie drugi słodziak jest Discreet, bardzo popularny, taki beżowy, brązowy kolor, bardzo popularny. Jeżeli chcecie coś z takich brązowych wspaniałości, trochę bardziej nudziakowych. Oczywiście nie pokażę Wam też tą buteleczkę 30 ml, to jest sama w sobie kosztuje 60 funtów. Advanced Night Repair. Advanced Night Repair, słuchajcie, ja mam specjalny odcinek, który omawia tą nową wersję, ona była reformulowana. I słuchajcie, nadaje się, mimo nazwy Night, nadaje się też na dzień, bo zawiera taki specjalny kompleks, który, słuchajcie, możecie używać w ciągu dnia, a mianowicie antyoksydanty. On, w związku z tym, że jest ten kwas hialuronowy, to sprawia, że ta buzia jest bardziej napięta, bardziej nawilżona i wygląda bardzo świeżo. Oczywiście taki firming efekt też macie, jest mniejszej pojemności, więc możecie zabrać ze sobą. Oczywiście Revitalizing Supreme z drzewem z Moringa, który jest w wersji na dzień i na noc. To jest tylko 15 ml, ale spokojnie macie go na cały miesiąc. On odżywia bardzo buzię, ale daje taki niesamowity glow. Też pięknie ta buzia wygląda. O sam czas Extreme nie będę tu się rozpisywać, rozgadywać, nie rozpisywać. Jest to maskara z bardzo dużą szczotką, słuchajcie, a może jednak ją wyjmę i Wam pokażę, jak mi się uda wyjąć. Z bardzo dużą szczotką Wam się nie uda jej wyjąć. Udało mi się ją wyjąć, więc Wam pokażę. Pełna pojemność, taka wielka, daje volume i length, także pięknie te rzęsy wyglądają. Słuchajcie, jest to jedna z najbardziej kupowanych maskar, oprócz Double Wear z Estee Lauder. No, ale już Wam pokażę nowe błyszczyki, które dla mnie są super. Jeden ten, który mam na ustach, to jest taka czerwień. Przepiękna, widzicie, czerwień. Taka pełna połysku. Próbuję tutaj jakby doczytać się. Wicked Gleam nazywa się. Ja powiem Wam, nie widziałam jej w normalnej kolekcji. To jest na pewno limitowana. I następny taki super beżak Naked Truth. Ja już sobie tu Wam może zesłoczuję, widzicie? Taka brzoskwiniowa, brzoskwiniowy nudziak. Bardzo, bardzo piękny. No i pokażę Wam oczywiście piękne cienie i pewnie niedługo zobaczycie mnie w nich też. I taki rozświetlacz, to jest jedna propozycja. Ja nie wiem, czy to światło się źle nie odbija, teraz widać dokładnie te kolory. Od takich troszeczkę nudziakowych, po takie porzeczkowy, troszkę kolor srebrzysty, brzoskwiniowy i takie bardzo grafitowy. I następną paletą, słuchajcie, jest troszeczkę bardziej w takie niebieskie szarości i nudziaki, fiolet, chyba to jest bardziej moje kolory, plus highlighter w środku, także możecie stworzyć look, który Estee Lauder jakby załącza też na swojej stronie i tu pokazuje, jak właściwie ma to wyglądać. Wszystko jest, słuchajcie, w tym roku właściwie z każdego kofretu tutaj, czyli takie świąteczne propozycje, bardzo cukierkowe, takie nowojorskie, bo to jest amerykańska marka, ale ja Wam powiem, że to właśnie cudo, które jest naprawdę dużo warte, może nie 302 funty, ale jest dość sporo warte, jest naprawdę świetnym prezentem dla każdego. Ja bym się zawsze bardzo ucieszyła, bym dostała coś takiego. Ja wiem, że mam takie klientki, które co roku właśnie zbierają, słuchajcie, żeby koniecznie mieć z tego roku tą walizeczkę, bo każdego roku i ta walizeczka jest troszkę inna. W zeszłym roku była taka ala skóra. Zawartość była troszeczkę podobna. Chyba 3 lata temu to był taki granatowa walizka, ja już nie pamiętam. Ale co roku właśnie próbują przedstawić te najlepsze propozycje w dobrej cenie właśnie w takim
w takiej walizeczce, w takiej suitcase, a żebyście miały wszystko co najlepsze zgromadzone. Ale co myślicie właśnie o blockbusterach? Czy one są dostępne w Polsce? Bo ja nie pamiętam, słuchajcie, jak pracowałam w Douglasie, to nie pamiętam dokładnie, czy to było. Natomiast to jest bardzo popularne w Ameryce, jest bardzo popularne. A i myślę, że to jest fajny taki prezent właśnie kosmetyczny, oprócz oczywiście perfum, o których Wam wspomniałam w innym odcinku. I słuchajcie, na dzisiaj już to wszystko. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście subskrypcje, lajki. I do zobaczenia w następnym odcinku. I powiedzcie mi, czy lubicie właśnie takie odcinki, co kupić na prezent. Do zobaczenia, pa, pa.